Dobra, porozmawiajmy dzisiaj o wymówkach. Wymówki tak naprawdę nie zabijają samej kreatywności. Wymówki zabijają coś, bez czego pomysł nie jest w stanie przeżyć ani minuty dłużej. I tą rzeczą jest działanie. Za każdym razem, gdy zrzucamy odpowiedzialność na to, że nie jesteśmy w stanie czegoś zrobić na innych ludzi, pojawiają się wymówki, czyli nie miałem czasu tego zrobić, nie miałem nikogo, kto mógłby mi pomóc. Halo? Halo, jest tu kto? Nie ma. I moja ulubiona wymówka. Ale ładna pogoda. Mam tyle czasu, że... zrobię to jutro. Nie ma bowiem nic gorszego niż wiara w to, że mamy tyle czasu, że na pewno na wszystko jeszcze przyjdzie odpowiedni moment. Nie. I ta wymówka nazywa się prokrastynacja. A jedyną wymówką, która rzeczywiście jest akceptowalna dla mnie, jest to, że nie robię czegoś z racji tego, bo mam do wykonania zadanie o dużo bardziej ważniejsze. Ustalanie hierarchii zadań jest bowiem jedną z najważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o zarządzanie czasem. Dlatego na sam koniec pamiętajcie, że życie jest zbyt krótkie, aby skupiać się na wymówkach. I tak jak marzenia nie mają daty ważności, tak nasze życie ma. Dlatego ja w swoim pokoju jednocześnie mam biuro, siłownię, studio fotograficzne, studio nagrań, a chwilami nawet bibliotekę. I wszystko to jest możliwe z jednego prostego powodu. Ja po prostu nie uznaję wymówek i tego życzę Tobie.